Witam serdecznie z tej strony, moi mili. Kolejny dzień, godzina 9:40. Wstałem o godzinie 9. Mam teraz już tylko 15 minut, żeby się ogarnąć, bo muszę iść na autobus i muszę jechać na Patne, potem z Patnej na Wandsworth i tam na Wandsworth wejść w muł i kopać. Wszystko poładowane, wszystko prawie przygotowane. Działamy. Wiecie, co jest niesamowite? Że dzisiaj znajdę coś, co prawdopodobnie 1700-1800 lat temu należało do jakiegoś, no właśnie, Rzymiana. Jak miał na imię? Po co to tam rzucił? Czy to zgubił? Bo dzisiaj moim celem jest Rzymek. Rzymek z Wandsworth. Trzymam cię za słowo, że nie będzie padać. Nie biorę kurtki przeciwdeszczowej. No, pięknie. Idziemy na autobus. Jestem już na moście. I co? Relacja z mostu. Stały punkt odcinka. Przemieścili się troszeczkę bardziej w prawo. I dzisiaj tutaj coś robią. Może uruchomią za niedługo to, bo bym miał o wiele szybciej wszędzie. To jest naprawdę niesamowite, w jakich czasach my żyjemy. Za minutę wsiąść do 22. A wyobrażacie sobie, nie wiem, babka 70 lat, która nie potrafi obsłużyć telefonu? Każdego się pytać, gdzie, jak dojechać i tak dalej. Masakra. I przez to mi się wydaje, ludzie z sobą coraz mniej gadają i są tacy, wiecie, zamknięci w sobie, bo wszystkie informacje, które wcześniej musieli uzyskać od ludzi, uzyskują z internetu. Wow, ale żeś kurde dosrał, a żeś Amerykę odkrył. No, już prawie na miejscu. Tutaj się można obmyć po wypadzie. A tutaj jest kanał z wielkim mułem. Tutaj można by było połazić, zobaczyć, co tu jest, ale no chyba będzie masakra. Tyle mułu, szok. Jestem na miejscu, ale jest troszeczkę za wcześnie i będziemy musieli skorzystać z desantowania Mańka. Idziemy w to miejsce. Nie wiem, czy to tutaj się trzeba desantować, czy gdzie, ale tutaj widzę szansę. Tu widzę szansę, no. Jestem na dole. Tutaj to było. Ja się na tym oparłem, a to psz, szczelił, cholera. Ale przynajmniej ten łańcuch nie puścił. Jestem na dole, mogę szukać. Godzina 11:04, startujemy. I coś już to na oko widzę. Co to, kawałek? Ja, motylek. Motylek z... Nie, to jest multitool. Tak, to jest multitool, ktoś wyrzucił, ale tego się już nie da udratować. Kurde, jaka tu jest masakra, jeżeli chodzi o sygnały. W sensie bardzo mało. No i pierwsza moneta dzisiaj to jest 10 pi współczesne. Który jest 92? Czy to jeszcze pali, proszę pani? Kręci się, może się będzie palić. Mam teraz 1 pi i 20 pi. Koło mostu kolejowego i tutaj teraz mam, poczekajcie, tutaj teraz mam jakiś ładny sygnał, tylko właśnie, gdzie on jest? Aha, tutaj mam. I to jest jakiś guzik wielki, przeogromny guzik. No to chociaż tyle, jakieś ciekawe znalezisko. Czy coś na nim będzie? Tak, jest jakiś herb. Kurde, wielki guzik naprawdę. Widzicie go z bliska? W dobrym świetle. No coś to będzie. Będzie próba identyfikacji później na końcu filmu. Coś innego aniżeli moneta. Łuska. Łuska. Łuseczka. Czaspuneczka. Widzicie zdjęcie z bliska tych, wiecie, bić, nie? Co tu się dzieje? Łuski na wierzchu. O, na tej będzie o wiele lepiej widać te oznaczenia aniżeli na tamtej. Bo tamta była dość taka uwalona. Wy już widzicie to z bliska. I chyba to jest... Ups. Teraz gorzej widać. Sygnał jak młot. I mamy Elizabetkę. Mamy 1 funta. Widzicie ją teraz z bliska. Pięknie widać jakieś drzewo, cokolwiek to jest. I panią Elizabetę. Zapraszam was serdecznie na 5 minutek. Mam nadzieję, że nic mi nie przeszkodzi.
Zy. Rutus, nie rutusiakiem, tylko deusiakiem na żywo. Raczej tu jest fajny sygnał. Trzeba by go było podkopać. Już wam powiem, jakie mam ustawienia. Tu mamy blaszkę miedzianą. Blaszka miedziana zawsze w cynie. Więc tak, program 9 hot. I teraz tak, 31 kHz tutaj mam akurat. Zaraz będę wrzucał na 72, jak wejdę na taką górkę, bo tam szynki wychodzą. To jest ciekawy sygnał. I to będzie kolor. To nie będzie jakieś dziadostwo. Dobra. Ja sobie skorzystam. Tego to może być jakaś moneta nawet. Chociaż trochę za głęboko jest. I coś mi się wydaje, że będzie to... O, jakaś kłódka. Kłódka to jest. Kłódka to jest miedziucha. Rzućmy to na razie tam. I teraz tak. No tak. Już wam mówię dalsze ustawienia. Jest program 9 hot. 31 kHz. I reaktywność 4 w tym miejscu. Duże żelazo. Detektor jest bardzo przejrzysty. Tam gdzie jest kolor, to pokażę kolor. O, to jakiś coś szpetnego. Raczej duże żelazo. Raczej duże żelazo. Dziwnie brzmi ten sygnał. No ale może być nawet... Raczej żelazo, dobra, ominę to. Potem tutaj wrócę do tego, kopnąć to. Ale tu chodziło o to, żeby pokazać wam małe kolorki. Kaciusz. O, tu pięknie kolorek jakiś mały jest. Pięknie go sygnalizuje. No oczywiście, tą rękawicą... Boże, tą ręką kaj nie mam rękawicy akurat. To w ramach filmu. Dobra, mamy coś. Mamy niestety ołów, kawałek ołowiu. Do kabzy, bo to interesujące. Tu jest sygnał ładny. Już jest na samym wierzchu. Widzę blaszkę. Taka blaszunia. No on takie rzeczy bardzo ładnie widzi. Jak się szuka rzymków tutaj. Tutaj jest takie miejsce, tam jest takie miejsce, gdzie rzymki są. Malutkie takie. To tam warto wrzucić 72 kHz, albo nawet tam podkręcić to do 80. W takim miejscu trochę zwolnić, bo jak za szybko będziemy machać, to może tam ten kolor gdzieś umknąć. Nie interesujmy ten sygnał. Ten jest nawet... Ten jest fajny, ale jest w mule. Ja sobie później po niego wrócę. Tu jest coś na samym wierzchu ładne. Zobaczmy. Mam to tutaj. Zobaczmy, co to. Czuję jakąś chyba miedziuchę. Jakieś pół coś okrągłego, półokrągłe coś. Ciekawa sprawa. Ale no, jedziemy dalej. To nas nie interesuje. Dobra, trochę za mały ten sygnał.
tu będę musiał jeździć drugą rękę na te sygnały, bo one są w mule. Poszukajmy czegoś jeszcze na wierzchu, takiego fajniejszego. Żelazo trochę zwolnić. Kaczki słuchają razem ze mną. Dobra, jeszcze jeden przedmiot z wami wykopię i potem się już skupię na tych drobnych, bo to mogą być rzymki małe. O! Tu jest bardzo fajny sygnał. No i co mamy, to mamy? O, chyba mi się detektor zaciął. Nie, jednak by się nie zaciął. Jakieś coś. Miedziane. Najniższy stan wody. A mi nic nie wychodzi. Dosłownie nic, no. Idę jeszcze w tamtą stronę raz. Tu się odsłania tyle tego, że szok. Ciekawe, jak dawno ją tak zawinęło. I czy to w ogóle stara łyżka? No wygląda na fest starą. Woda już lekko napływa, a ja tu mam pierwszą swoją starą rzecz dzisiaj. Ołowiana kulka. Na pewno nie szrapnel, a może i szrapnel, a może i pistoletowa. Król Lew! Dzień dobry. Król Lew! Pozwolenie masz? Ty możesz tu chodzić legalnie? Słuchaj, niebieska strefa. Czego? A da się z tego żyć? Jaki pretensjonalny. Złaś, chłopie, jak się tu desantowałem, tak jak ty. Skakałem, nie? No to słuchaj, idę jeszcze tam sprawdzić, wrócę i idę już do wyjścia. Tak? No. Bo kurde, nic nie wychodzi, to nie ma, wiesz, nie ma parcia w ogóle. O, o, a co to za piesek? A co to za piesek? Idę jeszcze, Maniuś, tam szybko, może jakiś pierścionek wyjdzie. Pozdro dla goblina, ta? I ten, słuchajcie, goblin mnie pozdrawia, was pozdrawia, ja jego pozdrawiam. Maniek przyszedł i wyszedł mi amerykańska 10-centówka, mój rocznik, 89. Maniek mnie tu dopinguje z góry, ale niestety kilka, no ja wiem, może nawet z funta znalazłem w różnych drobnych, teraz łuska. No i idę już do... Jeszcze mi Maniek ma pokazać, gdzie rzymki mi wyszły, bo Mańkowi tu wyszły rzymki, mi tu Anglosakson wyszedł, jeszcze jakieś pierdoły, pełno bab na wózku, jakieś różne rzeczy. I przy murku tutaj wychodzą rzeczy, ale już murki gnębiłem dzisiaj, już się nie chcę gnębić ich. Przylazłem tutaj na tą płuczkę taką i mówię, dwa sygnały. Pierwszy sygnał, no i mamy takiego Bieda Rose albo tego, albo Royal Fartinga. Wy go widzicie z bliska, bo... No pomięta blaszka, jak nie wiem, z jakimś niebieskim nalotem w środku. Ale jest, także coś starego jest. Coś starego jest, panie. Jeszcze jeden sygnał tutaj. Hura, skakałem tam. A może tamtędy wejdę? No, nie? Myślisz? Tak? Bo kurde, tutaj jest za duży ten muł. Już się wdrzuciłem, no. No, spróbuję brzegiem, no. Odrzucę sobie coś tam. Jeszcze znalazłem jakiś... Patrzcie, kurde. Pozłacany był. No, i się myję i wychodzę. Jaką rurę? Powiem, o co ci chodzi? Słuchajcie, Maniek ma zadanie patrzeć się, nagrywać i jak coś, to się śmiać strasznie. Bo ja wchodzę tędy. Bo tamten muł, ja chcę mieć czyste gumioki. Dobra. Udało mu się, kurde, z Kuwajcowi. Tutaj mam jeszcze... Panie najgorsze, bo ja mam gumioki. Dasz radę, spinaj się. Na WF wchodziłeś? Wchodziłem, ale siedziałem, bo się nie chciałem spocić. Udało się. Dobrze. Teraz można przebić pionek, kurde, w końcu. No Boże. Zmęczony? Złap powietrze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, Maniek się nie wywiązał z swojego zadania prawie, bo raz nie patrzał, a dwa na samym końcu już nagrał, jak wychodzę. Ja myślałem, że ty innym kanałem będziesz wychodzić. Ale da się, no. Da się. Przez te łańcuchy.
No dobrze, dobry wiesz, sposób. Słuchaj, 3 dni temu ten łańcuch mi puścił, ja się do tego mu wdupcyłem. Masakra. Czekam, jak to będzie nagrane, to... To będzie w czwartek chyba. Z miłą chęcią obejrzę ten twój epizod. I co? Idziemy na browarka. Łapówę trzymaj, łapówę mówię. Trzymaj tą wałówkę. Chlebek? Chlebek, sosydzie, krosanty, człowieku. Jemy. Dobra, Maniek mnie podrzucił na taką, jakby to powiedzieć, miejscówkę do przesiadki i właśnie do 270 wchodzę. Hopla, jesteśmy na Patnej, idziemy na 378. Jestem już w busie i przed chwilą miałem bardzo miłą wizytę Piotra, którego serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, 10 litrów diesla dostałem, banany, jogurt, spodnie przeciwdeszczowe. I co się okazało? Pokazywałem wam ten Barney Bridge, to co dzisiaj mówiłem na samym początku, że to będzie moja jakaś taka rutyna, pokazywanie wam tego mostu. Piotr tam działa, żeby ten most był przejezdny. Tu proszę bardzo, od Mańka jakieś wegetariańskie pierogi mi mówił, jakieś coś ostre. Zaraz będziemy próbować. Podkręcę sobie webasto, bo trochę za zimno. Ile ja tu mam stopni? 11, zaraz będzie ciepło. Próbujemy pieroga. Wegetariański. Chili con carne chyba. To nie wegetariański. Albo wegetariański, może coś innego. Maniek, jakie ty pierogi robisz? No dobra, i tak wygląda całe to podsumowanie. Wiecie co? Ja wam nawet tego z bliska nie będę pokazywał, bo wszystko to, co było godne pokazania, widzieliście. Tak tylko po prostu to poukładałem. W zasadzie godne uwagi to jest tylko te dwa przedmioty. Nic poza tym tutaj nie jest ciekawego. Chociaż to może się okazać jakimś tokenem średniowiecznym, ale wątpię. Poszarpany Royal Farting i Dime. Trzy łuski. Zapalniczka. Zobaczymy, czy później będzie działać. Coś tam chyba paliwa nie ma, tylko muł jest. No, tak to wygląda. No dziś było trochę słońca, to mi naładowało 120 W. Całe 120 W. Jest jedna istotna informacja. Zmieniła się mapa, jeżeli chodzi o permity. Kiedyś był podział na strefy pomarańczowe, strefy nie mające koloru, strefy czerwone i strefy żółte i strefy czarne. A teraz jest podział na strefy niebieskie, żółte i czerwone i czarne. Po niebieskiej można łazić, po żółtej i kopać, po żółtej można łazić, ale nie można kopać, po czerwonej nie można łazić i po czarnej nie można łazić. I niebieskie są rozciągnięte i jest ich o wiele więcej. Kiedyś koło Lambert Bridge nie można było łazić, bo była z detektorem, bo była żółta strefa, a teraz zrobili strefę niebieską, więc w dniu jutrzejszym na 100% Lambert Bridge i jeszcze będzie drugie kopanie w dniu jutrzejszym, czyli dwa kopania będą jutro, bo się już z Mańkiem umówiłem na nockę, na drugą, na trzecią, na Greenwich, no i rano na Lambert Bridge. Także będzie się działo, oby były znaleziska lepsze aniżeli dzisiaj. No dzisiaj to poza tym ostatnim hammerem i tym dajmem to mi ojca się najbla. Tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć!